Cześć, dobry wieczór. Jeszcze tylko 2 dni do końca sezonu. Jeszcze tylko 2 etapy, jeden górski, jeden płaski i kończymy ten wyjątkowy, przedziwny, ekstremalny, skoncentrowany, pandemiczny sezon 2020. Trzeci etap od końca hiszpańskiej Vuelty wygrywa Magnus Cort Nielsen. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia kolarskie. Ostatnie trzy dni miały być ciekawe, miały być ekscytujące, miało się dużo dziać i takie nie były. Widocznie nie było do tego warunków, albo wszyscy są zmęczeni, albo była pogoda nie taka jak trzeba. W każdym razie te górzyste etapy miały oferować jakiś teren do ataków. Być może Carapaz i Hugh Carty mieli tutaj próbować odrabiać to Primoża Roglicza, próbować jakichś niespodziewanych akcji, ataków, jazdy drużynowej, nietypowych zagrań taktycznych. Nic takiego się nie wydarzyło. Tak naprawdę najbardziej agresywną jazdę faworytów i zawodników ich drużyn walczących o klasyfikację generalną widzieliśmy dziś. Może dlatego, że i dziś były największe góry. Peleton tak naprawdę został dość mocno przetrzebiony, ale to nie wystarczyło do tego, żeby dokonać jakiejś selekcji. Być może ostatnia premia górska po prostu była za daleko od mety. No, tak to bywa. Bohaterem dnia zdecydowanie był Remi Cavagna, zawodnik Decoin Quickstep, który z ucieczki dnia utrzymał się najdłużej, a potem samotnie bronił się przed tą goniącą grupką około 30 zawodników, która została właśnie z peletonu po tych wszystkich podjazdach, napędzona przez Movistar, przez Jumbo-Visma, i Cavagna oni dogonili zaledwie 2 kilometry przed metą. No to szkoda Francuza. Wydawało się, że taki tak dobry zawodnik, dobrze jeżdżący na czas, być może się obroni. No nie udało się, ale niewątpliwie to jest bardzo waleczny kolarz. Próbował kolejny raz, no, został mu tytuł najbardziej walecznego kolarza na tym odcinku. A kiedy już został dogoniony, no to z tej takiej niewielkiej grupy, takie finisze zawsze są ciekawe, są trochę szalone, trochę nigdy nie wiadomo, co tam się wydarzy. No i Magnus Cort Nielsen był najszybszy. Był niewątpliwie najszybszym zawodnikiem. W ogóle on jest najszybszym zawodnikiem w tego typu grupach. On już ma i wygrane etapy z Vuelty na swoim koncie i miał nawet etap Tour de France, etap Paryż-Nicea, i w sumie to było jego 16 zwycięstwo. Dobry zawodnik, słuchajcie, naprawdę. No i widać, że drużyna Education First naprawdę ma super, super sezon. Oni miewali lata, kiedy wygrywali bardzo mało, albo nawet takie, kiedy w World Tourze nie wygrywali praktycznie nic. Teraz na każdym wielkim turze mają etapy, na każdym wielkim turze się liczą. Świetnie, świetnie zawodnicy Woutersa, te ich różowe koszulki wszędzie widać, nie tylko dlatego, że mają jaskrawy kolor, tylko dlatego, że po prostu dobrze jeżdżą. I bardzo ważna sprawa, Primoż Roglicz zaliczył kolejny dobry sprint. To jest naprawdę dynamiczny zawodnik i on zbiera sekundy bonifikat. Teraz dorzucił kolejnych 6 sekund za, moi drodzy, za drugie miejsce. Trudno mówić i trudno spodziewać się w takiej sytuacji, że on jutro będzie zmęczony. Bo mimo tego długiego sezonu, mimo kolejnego wielkiego turu, który jedzie na najwyższych obrotach, on jest w stanie dobrze finiszować. W związku z tym, no, gdyby był zmęczony, no to nie walczyłby o te sekundy. I ta jego przewaga w klasyfikacji generalnej, bo przypomnijmy, po dzisiejszym etapie Roglic ma 45 sekund przewagi nad Carapazem, 53 nad Hugh Cartym i minutę 48 nad Danem Martinem. Oni wszyscy zdobywali bonifikaty, no bo i Carapaz, i Carty, i Martin walczyli na finiszach, zwłaszcza tych górskich i górzystych. Natomiast gdyby odjąć bonifikaty, to Roglic miałby nad Carapazem zaledwie 13 sekund. Słuchajcie, jaka by to była no, ekscytująca sytuacja. Tak naprawdę wtedy, kto lepiej zafiniszuje jutro na Kowatii, ten wygrywa Vueltę. A przez bonifikaty, które zgromadził Roglic, on wygrał 4 etapy. 45 sekund to jest dużo i trudno będzie to nadrobić. Nad Cartym bez bonifikat miałby 31 sekund przewagi. To też jest bardzo niedużo i jeden górski finisz może to zmienić. Teraz ma praktycznie minutę,
W związku z tym, no znów Hugh Carty, nie wiem co, i drużyna Education First, nie wiem co będzie musiała zrobić, żeby przełamać Jumbowizmę i samego Roglicza. Wreszcie Dan Martin traciłby minutę 22, co też przy jakiejś szarży, no kto wie właśnie, kto wie co by się mogło wydarzyć. Teraz te wszystkie bonifikaty, bo Primož Roglič naprawdę zebrał ich bardzo dużo, na prawie minutę, tam 48 sekund, o ile się dokładnie tego jest. Więc te premie za aktywność na finiszach powodują, no, że jest w zdecydowanie lepszej sytuacji. Jutro jest bardzo trudny etap. Ostatnie 3 dni, mimo że właśnie nie było takiej bezpośredniej walki między tymi 4 kolarzami, których teraz wymieniałem, to jednak nagromadziły sporo zmęczenia. Zawodnicy pokonali 10 tysięcy metrów przewyższenia. Przypominam, że wczoraj jechali prawie 7 godzin. Dzisiaj było dość szybko. W związku z tym, no, na tym etapie z bardzo wieloma podjazdami może się zdarzyć, że któryś z nich wypadnie, może nie z czołówki, tak, ale straci kontakt. Czy to będzie Roglic, czy to będzie Carapaz, czy to będzie Hugh Carty, nie wiadomo. Sam podjazd na Kowatije nie jest bardzo stromy, ma strome sekcje gdzieś w środku, natomiast on właśnie preferuje tak naprawdę Roglicza. On sprzyja temu, żeby silna drużyna nadawała równe, mocne tempo. Nawet jeżeli tam w środku są jakieś sekcje 10-12%, no trudno będzie w takim układzie o selekcję. Więc no, Primož Roglič przystępuje do tego ostatniego testu w tym sezonie i w tym roku w ogóle, no, na dość silnej pozycji faworyta. Mam nadzieję, że ze względu na to, że to jest właśnie ostatni dzień i potem będzie można tylko odbyć kryterium w Madrycie i odwiesić rower na hak i odpocząć, wyciągnąć nogi do góry, to będzie, zawodnicy nie będą bali się postawić wszystkiego na jedną kartę, zwłaszcza że za nimi już przerwa jest dość długa. W związku z tym mam nadzieję, że pozwolą sobie na jakieś ryzyko. No, czekam co się wydarzy, bo ta Vuelta zaczęła się bardzo ekscytująco, a potem troszkę emocje siadały, więc mam nadzieję, że zakończymy sezon jakimś takim spektakularnym akcentem. Muszę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Swój sezon kończą także kobiety, ponieważ ASO, czyli organizator Vuelty i Tour de France, przy wielkich turach organizuje wyścigi dla kobiet. Challenge Madrid teraz ma dodatkową nazwę Terra Tizit od nazwy sponsora. To są 3 etapy. Dzisiaj miał być w zasadzie górzysty, ale w zasadzie był płaski. Jutro jest krótka czasówka, no i w niedzielę jest kryterium w Madrycie na tej samej trasie, na której ścigają się moi mężczyźni. Dzisiaj wygrała Lorena Vives z Sunwebu. Zobaczymy jutro, ta czasówka jest krótka, 10-kilometrowa. No i to też jest ostatni sezon, ostatni wyścig w sezonie dla pań. Kobiety są w dużo trudniejszej sytuacji w ogóle w peletonie, w tym roku szczególnie. Zawirowania ze sponsorami, związane ze sponsorami, którzy jakby wycofują się przez pandemię, obcinają środki. No, męski peleton oczywiście też z tego powodu cierpi, ale drużyny kobiece są pod bardzo dużą presją finansową, więc dla wielu zawodniczek to jest ostatnia szansa na to, żeby się pokazać. Dla niektórych to też będzie ostatni start na poziomie World Touru, czy na poziomie zawodowym, więc jak macie możliwość, to rzućcie gdzieś okiem, przynajmniej na jakieś skróty. No i tyle ja. Jutro Kowatija. Wszyscy są zmęczeni, ale mam nadzieję, że obejrzymy razem ten etap, no i że wydarzy się coś ciekawego. Także dziękuję Wam uprzejmie i do jutra. Dzięki wielkie, cześć.